Szanowni Państwo, jesteśmy w szczególnym momencie. Mamy za sobą, tak już to w tej chwili można powiedzieć, 7 lat rządów Donalda Tuska. Mamy czas straconych szans, czas obniżenia standardów, czas niespełnionych obietnic. I mamy jednocześnie osobisty, czysto indywidualny sukces premiera, byłego już premiera. Sukces, który wedle niektórych miał zmienić nie tylko jego osobistą sytuację, ale także sytuację polityczną w Polsce. Liczono, wielu liczyło, bardzo wielu chyba liczyło, na tak zwany efekt Tuska. Sądzono, że Polacy zapomną o tym wszystkim, co było w ciągu tych 7 lat, o aferach, o niedogodnościach, o kryzysach w różnych dziedzinach naszego życia społecznego, że ten wybór pokryje wszystko. Liczono, że to przyniesie efekt w wyborach uzupełniających do Senatu. Ten weekend, 6-7, przypomnę ogłoszenie niekorzystnych dla nas i dosyć szczególnego rodzaju wyników badań sondażowych, miał być weekendem naszej wielkiej porażki, żeby nie powiedzieć naszej klęski. Ale okazało się, że Polacy pamiętają, że Polacy wiedzą, że Polaków tak łatwo nie da wprowadzić się w błąd. Ja chciałem serdecznie podziękować naszym zwycięzcom, bo zwyciężyliśmy 3-0. Chciałem podziękować pani Proszę Państwa, dziękuję serdecznie, dziękuję. Proszę Państwa, chciałem podziękować Państwu, bo nie zdołałem nawet wymienić nazwiska, więc paniom Izabeli Kloc i Marii Koc. I panu Jarosławowi Rusieckiemu. No i przede wszystkim tym, którzy ich wybrali. Którzy ich wybrali to naprawdę w bardzo przekonujący sposób. Ja wspomnę tylko, że wynik pani Izabeli Kloc jest o 20% lepszy niż w tych poprzednich wyborach uzupełniających. To jest prawie 50% w bardzo trudnym dla nas okręgu. Bardzo trudnym dla nas okręgu. To naprawdę wielka rzecz. Krótko mówiąc, Polaków tak łatwo nie da się wprowadzić w błąd. Ale stoi sprawa rozliczenia, stoi sprawa tego rządu, który już w tej chwili nie istnieje, przynajmniej w tym ścisłym tego słowa znaczeniu. Nie istnieje, bo przecież jeszcze pełni swoje funkcje, mówię o znaczeniu prawnym, ale który się nie rozliczył z tych 7 lat. Nie powiedział Polakom, czego dokonał, a czego nie dokonał. I to jest zadanie opozycji. Można powiedzieć zadanie opozycji z istoty rzeczy, żeby tego rodzaju rozliczenia dokonać. Potrzebny jest audyt tego rządu. I my podejmujemy się tego zadania. Podejmujemy się, można powiedzieć, już żeśmy się podjęli i ten audyt zostanie w odpowiednim czasie społeczeństwu przedstawiony. To chciałem zapowiedzieć, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Nie może być tak, żeby mijały lata złych rządów i nie było z tego żadnych konsekwencji. Ten przygotowywany przez nas dokument będzie pewnie bardzo bogaty.
Ja w tej chwili chciałem zwrócić uwagę tylko na dwa problemy. Te dzisiaj szczególnie gorące i szczególnie bolesne, jednocześnie odczuwane w sferze świadomości przez społeczeństwo. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w sferze, no trzeba tu dzisiaj już użyć takiego określenia, militarnej. Chodzi o politykę wschodnią tego rządu, politykę, która była jednym wielkim błędem, politykę, która zachęcała do przeprowadzenia tej ofensywy Putina, która dzisiaj trwa. Przecież takie posunięcia jak budowa rurociągu północnego, różnego rodzaju prowokacje, no wojna gruzińska już w sposób zupełnie oczywisty, to były posunięcia, które przygotowywały tą dzisiejszą ofensywę. I nie reagowano na to. Gdy reagował na to w sposób zdecydowany i odważny, świętej pamięci prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński był za to atakowany, często wręcz obrażany. Rezygnowano ze wszystkiego. No, przypomnę tutaj tą niebywałą sprawę, jaką była katastrofa smoleńska i to wszystko, co po niej nastąpiło. To oceniane w kategoriach moralnych jest, można rzec, w sferze oczywistości. Ale to trzeba przede wszystkim ocenić w kategoriach politycznych. I w kategoriach politycznych to był ogromny błąd. Ogromny błąd, za który dzisiaj płacimy. I nie jest usprawiedliwieniem to, że państwa zachodnie prowadziły wtedy reset. Przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale także inne państwa. My jesteśmy w innym punkcie Europy, mamy inne doświadczenie polityczne, inną wiedzę. Nam nie wolno być naiwnym. I nie wszyscy, proszę Państwa, w Polsce, bo na pewno my nie byli naiwni. My nie byliśmy naiwni. Nie byliśmy naiwni, mieliśmy rację. Mieliśmy oczywiście rację także wtedy, kiedy mówiliśmy przez cały czas, a kiedy to było w zasięgu naszych możliwości, działaliśmy dla zabezpieczenia Polski w sferze energetycznej. Dzisiaj brak gazoportu jest czymś, co każdy może dostrzec, co każdy może zauważyć i każdy może określić tę sytuację bardzo prosto. Ten brak jest wielkim zagrożeniem dla naszych interesów, dla interesów Polski jako całości, polskiego przemysłu, ale także polskich gospodarstw domowych, Polaków po prostu. I można było to zrobić. To było planowane na 2012 rok i to było wykonalne. Ale uczyniono wszystko, co można uczynić, żeby udając, że się to robi, tego w istocie nie zrobić. I to powinno być zapamiętane. Ale ten dokument, o którym tutaj mówiłem, musi być dokumentem nieporównanie bogatszym. Musi być dokumentem, który opisze wszystkie dziedziny życia społecznego. Powtarzam, to jeszcze przed nami. Ale przed nami, Szanowni Państwo, także powołanie nowego rządu. Powołanie nowego rządu, który, wszystko na to wskazuje, będzie rządem zużytych twarzy, rządem przegranych spraw. Rządem, który będzie z jednej strony kontynuacją, a może nawet, choć to się wydaje niemożliwe, ale może jednak nawet pogorszeniem tego, co było dotychczas i który z całą pewnością niczego nie zmieni. Mieliśmy propozycję i dwukrotnie przedstawialiśmy propozycję rządu technicznego, który mógłby podjąć się rozwiązania różnych problemów naszego kraju. Nie uniemożliwiono to nam, to dzieło Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj to już historia, nie ma sensu do tego wracać. Trzeba tylko przypomnieć, zdecydowanie przypomnieć, że nie jest tak, że w Polsce nie ma alternatywy. Ale chodzi mi tutaj nie tylko o alternatywę w postaci silnej, dużej partii opozycyjnej, jaką dzisiaj jesteśmy. Chodzi o alternatywę merytoryczną. Istnieje taka alternatywa, istnieje nasz program, istnieje program polskiego rozwoju, polskiego sukcesu. Rozwoju nie byle jakiego, nie takiego, że jeśli się zrobi połowę tego, co było planowane, ale za to za całą sumę, która została zaplanowana, to wtedy to jest sukces.
Nie, proszę Państwa, wyobraźcie sobie taką sytuację. Jakaś rodzina wygrywa dużą sumę w którejś z gier losowych i planuje wybudowanie domu. Zamawia ten dom, dajmy na to 200-metrowy, ma być gotowy po 2 latach. Jest gotowy po 4, ale wszystkie pieniądze przeznaczone na ten dom zostały wydane i dom jest o połowę mniejszy. To takie sukcesy odnosiła Platforma Obywatelska. Tylko warto zapytać jakiegokolwiek Polaka, który ma po prostu rodzinę, własne gospodarstwo domowe, czy taką sytuację uznałby za sukces. W szczególności wtedy jeszcze, jeżeli by podwykonawcy tego przedsiębiorcy, u którego zamówił dom, jeszcze zgłaszali się do niego z pretensjami, że mu nie zapłacono. Krótko mówiąc, musimy dzisiaj uczynić wszystko, żeby w ciągu tych miesięcy, bardzo już niewiele tych miesięcy jest, które z nas dzielą od wyborów samorządowych i tych miesięcy, których jest troszkę więcej, które nas dzielą od wyborów prezydenckich i parlamentarnych, ta prawda o alternatywie dla Polski została przekazana, żeby Polacy o tym wiedzieli, żeby wiedzieli, że można wesprzeć właśnie tą alternatywę, że Polską można rządzić inaczej, że Polską można rządzić dobrze, że te same środki można uczynić nieporównanie więcej, że może być sprawiedliwie, może być uczciwie. I jednocześnie musimy potrafić pokazać prawdę o tym, co jest w tej chwili przygotowywane, bo przygotowywany jest rząd kontynuacji, rząd, powtarzam, ludzi zużytych, rząd, w którym być może nie wyciągnie się żadnych wniosków z różnego rodzaju kompromitacji, w tym tej ostatniej, i jednocześnie pewne głosy, które dzisiaj słychać i pewne nominacje, które są, czy wybory, które są w tej chwili zapowiadane, wskazują na to, że nasi polityczni przeciwnicy mają tylko jeden plan. Wojna, wewnętrzna wojna. Wojna z Prawem i Sprawiedliwością. I to wojna w sytuacji zagrożenia Polski. Jeżeli te przewidywania okażą się prawdziwe, to będzie to miara nieodpowiedzialności i wręcz przestępczego charakteru tej władzy. My wojny nie chcemy. My chcemy, żeby ostatnie miesiące, ostatni rok tej kadencji upłynął na dobrej pracy. Ale to wymaga dobrej woli ze wszystkich stron. My tą dobrą wolę mamy, ale niestety w tej chwili nie dostrzegamy najmniejszych śladów tej dobrej woli po stronie Platformy Obywatelskiej i wiernego sojusznika tej partii, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Widzimy drogę w stronę lewactwa, w stronę awantury, drogę, która prowadzi Polskę w przepaść. Musimy naszą ojczyznę na tej drodze powstrzymać. Musimy uniknąć nieszczęścia, musimy doprowadzić do tego, że będziemy mieli Polskę dobrze rządzoną, uczciwą, sprawiedliwą, naprawdę liczącą się w Europie, nie w ten sposób, że będzie uzyskiwała błyskotki, ale będzie miała prawdziwe wpływy, będzie miała pozycję, na którą naród polski zasługuje. Dziękuję bardzo.